radio krakow Wojciech musiał specjalista od tematyki dziecięcej w radiostradzie, autor bloga juniorowo, do którego lektury zachęcam. Dziś porozmawiamy o, o zjawisku, które dziś szczególnie było dotkliwe rano, mianowicie korki. Mm. Czy masz hmm. wrażenie, takie jak ja, że dorośli ludzie stojący w korku mają wrażenie, że są niewidzialni? No, zdecydowanie tak, i robią rzeczy, których stojąc na chodniku obok współobywatela pewnie by nie zrobili. Na przykład, Pardon Messie, dłuba nie w nosie, prawda? Albo ziewanie jak hipopotam z otwartą pani w zębie. No i kilka innych tego typu rzeczy. Tak. I to rzeczywiście jest dziwne, bo... pani lubią jeszcze usteczka poprawić. A to, to miłe. To akurat nie przeszkadza. Tak. Natomiast y, zdarza się, że obok nas na światłach stoi samochód i jego mość właśnie tego tam sobie oczyszcza y, przewody oddechowe. Y, Patrząc na nas z takim zawieszonym wzrokiem, i no ja już, zawsze nie wiem, jak się zachowa. Psychologowie już dawno określili to, że samochód to jest taka bańka bezpieczeństwa i izolacji, prawda? Że w mm -hmm. samochodzie jesteśmy niezwyciężeni i świat jest na zewnątrz, a my jesteśmy w tym samochodzie, jak w takiej twierdzy warownej i możemy robić co chcemy. Jeśli Fasola w samochodzie się golił, mieszkał prawie, że tak, ubierał. W... Spiżamy w ubranie i dał radę prowadzić auto przy tym wszystkim. Można? Można. Można. To można. oczywiście w filmach, bo w życiu jest trochę inaczej. Aczkolwiek rzeczywiście widać to rano. Coraz częściej, nie wiem, czy zauważyłeś, kubki z kawą się pojawiają. Te, Termiczne. Termi, tak. tak. No tak, więc tak, one tak, właśnie tak, rzeczywiście tak. stały się takim elementem już nieodzownym w samochodach. Nawet y, widziałem ostatnio Autoświat opublikował ranking takich y, kubków, które są najlepsze. I y, ja kiedyś widziałem wstać. taki film francuski jeszcze z lat 70 o takim taksówkarzu, który zamontował ekspres w swojej taksówce do kawy. Proszę bardzo. I sprzedawał swoim pasażerom kawę w korku. No I wejść człowieku do takiej taksówki, aromat kawy, no spróbuj nie mm -hmm. kupić. Złoty interes. To jeszcze keba, bo mógłby być też keba. Tak, no więc to, 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 to dorośli, właśnie. Golenie się, zjadanie, dopijanie kawy. A z dziećmi problem, jak zwykle. Oj, tak, pię. no właśnie. No bo wsiadają bied te biedaki do tego samochodu zaspane, no bo to na ósmą do szkoły trzeba zdążyć, a ponieważ wszyscy rodzice wiozą wszystkie dzieci na ósmą do szkoły, w związku z czym korki przed godziną ósmą są najbardziej dotkliwe. I, taki I to już do samej szkoły, no bo wiadomo. I już ci się oflaguje w domu, bo już go z łóżka wyciągasz, wbija w podbogę i nie. No. Ja jeszcze chcę spać. Albo taki martwy wzrok. Dziecko jest niby żyje, ale, ale jest martwe, czyli zombie. Oddycha, ten to tak. jest. A, a wzrok martwy. jest nie ma inny. Ano. No i co z tu zrobić z takim dzieckiem, kiedy jedziemy w tym korku długo, a perspektywa jazdy jeszcze dłuższa, a dziecko już zaczyna zwracać objawy z niecierpliwienia, tata, mama. Kiedy wreszcie dojedziemy? Zróbcie coś ze mną, bo zaraz wybuchnę. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo bo to jest tak, jednorazowo jesteśmy w stanie pomóc. To są różne metody, na przykład można włączyć fajną muzykę albo w ogóle zwrócić uwagę dziecku na to, co się dzieje w radiu. I, i, chociaż no, rozmowy publicystyczne rano pewnie dziecko mniej interesują, ale ja zawsze to powtarzam, że mam w swoim samochodzie kilka płyt z audiobookami mhm. i one też ratują sprawę. Jeżeli y, już te audiobooki są osłuchane, no to możemy zaproponować grę pod tytułem Kto pierwszy zauważy karetkę pogotowia albo rower? albo żółty samochód, albo jakieś rozwinięcie tej gry, bo już parę razy graliśmy, już mi mu się nie chce. To kto pierwszy doliczy do 15 przejeżdżających motocyklistów. Mm -hmm. No i prawda, nagroda to może być coś, dro jakiś drobiazg, nie wiem, gumę do rzucia dziecku dać, albo, albo coś takiego. No tak? jest to jakiś pomysł rzeczywiście, bo... Generalnie ja próbuję... trzeba skupić uwagę dziecka na czymś i, i, i wtedy to dziecko przestaje myśleć o tym, jak bardzo jest mu źle w tym korku, jak, jak bardzo dłuży mu się jazda. Eee, no, można zadać bezlitosne pytanie pod tytułem yy, a, a zrobiłeś lekcję? Mhm. I w tym momencie dziecko, prawda, woli nie wchodzić ten, na, na to pole minowe i daje nam spokój. Tak, to było kiedyś, jak odpowiadać dzieciom na chłopotliwe pytanie nie i się. po 36 mhm. pytaniu, dlaczego mama gryzie syfon, Tak. <laughs> No tak, ale to rzeczywiście nie jest łatwe, bo w ogóle w takie dni, jak dziś. To znaczy, bo jeśli mogę dokończyć mhm. myśl, bo to jest tak, że to, to zadziała raz, drugi, trzeci, piąty. Natomiast kiedy dojeżdżamy codziennie w tym korku i codziennie jest to samo, no to to już albo się wzniesiemy na wyżyny kreatywności, albo nauczymy dziecko nudzić się. Mhm. Bo sztuka nudzenia też jest sztuką, którą, której trzeba i warto się tak naprawdę nauczyć. Mhm. Dospać jeszcze trochę w aucie? Też jest to jakaś metoda, oczywiście, że tak. A w ogóle to jak już jesteśmy w absolutnej desperacji i już naprawdę nie wiemy co z dzieckiem zrobić, no to każdy z nas praktycznie w tych czasach ma telefon komórkowy z dostępem do internetu. Wrzucamy dziecku jakiś filmik z YouTube'a, jakąś kreskówkę, jedną, drugą. No i to tak naprawdę załatwia sprawę. Oczywiście ja nie pochwalam takiego, jakby to określić, desperackiego zalepiania wolnego mm -hmm, czasu mm -hmm. dziecka filmami z internetu, ale to jest taki chwyt, który raz na jakiś czas można zastosować i on działa znakomicie. No, i będziemy musieli do tego trochę się przyzwyczaić, bo tych korków będziemy mieli sporo. Związanych właśnie z różnymi remontami, które w Krakowie się zaczynają. Ja przypomnę, dziś zmieniono organizację ruchu na powstańców wielkopolskich. Jeden pas w stronę matecznego i to spowodowało, że pół miasta hmm. stało jak zabetonowane. Także... Alternatywą jest motocykl. <noise> z dzieckiem. Z dzieckiem na plecach. Jasne, też może. Ale na pewno by mu się spodobało, prawda? Pewnie z koszem taki motocykl, tylko że tu akurat no między już, autami się nie przejedzie. się nie przejedzie między autami. Tak. Ale tak czy owak, no do wakacji jeszcze trochę, więc mam nadzieję, że trochę Wojciech Państwu pomógł, bo ja zastanawiałem się dzisiaj całe rano, jak, jak ci ludzie to znoszą. Ja stąd patrząc, miałem dość tych korków, a co dopiero gdyby mi przyszło w nich stać? Zdenerwowany w deszczowy poniedziałek, wszystko idzie pod prąd. No i jeszcze te korki, więc. Ja myślę, że tak naprawdę powinniśmy się nauczyć, że dzieci też mają prawo do negatywnych emocji, które mają prawo wyrażać mm. i że jak raz czy drugi dziecko się zdenerwuje w samochodzie, to nie ma w tym nic złego. Jest to doskonała okazja do tego, żeby porozmawiać o jego uczuciach, o jego zdenerwowaniu, zniecierpliwieniu mm. i wytłumaczyć mu Słuchaj, Jasiu, słuchaj, Kasianiko. Takie uczucia też są w życiu i one są zupełnie naturalne, i po prostu raz na jakiś czas musimy się z nimi zmierzyć. I dziecko będzie mądrzejsze, i rodzic będzie mądrzejszy. No, i rzeczywiście to, to dobra puenta jest, bo przyznaję, że, że rzeczywiście rozmo rozmowa o emocjach i o tym, skąd się biorą, może te emocje rozładować. Gdy, jeśli potrafimy o tym z dzieckiem porozmawiać, nawiązać kontakt. A kontakt z dzieckiem jest bezcenny, co zawsze Państwo tutaj udowadniamy. Bardzo dziękuję. Wojciech musiał być dzisiaj naszym ekspertem. Dziękuję bardzo.